Bez wyjątku. Dwukrotnemu srebrnemu medaliście z Vancouver pogratulował dziś osobiście prezydent Lech Kaczyński, o czym na koniec wiadomości Piotr Krzyszkowski. Rezydencja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle. To właśnie tutaj na uroczyste śniadanie zaprosił Adama Małysza i jego żonę Lech Kaczyński. W ten sposób prezydent chciał podziękować najlepszemu polskiemu skoczkowi za olimpijskie sukcesy. Zadanie zostało przez pana wykonane nie w 100, a w 200%. Przede wszystkim chciałem podziękować, że po raz kolejny mam zaszczyt uczestniczyć w takim śniadaniu u pana prezydenta. No i, chciałem również wręczyć panu prezydentowi flagę olimpijską. I wysokich lotów, Adam! Niepowtarzalne emocje i doskonałe wyniki. Ale skok to będzie medal! Nic dziwnego, że skoczek z Wisły wciąż ma rzesze wiernych fanów. Pan Adam Małysz nie tylko sukcesami zdobywa sobie popularność olbrzymią w naszym społeczeństwie, a także swoją postawą, swoją skromnością. Jednym z tematów poruszanych przy stole były igrzyska w Vancouver i medalowe szanse Justyny Kowalczyk. Której pokazała, że no jest faworytką nie do wzięcia, także myślę, że przywiezie jeszcze jeden medal, który na pewno przyniesie jeszcze więcej splendoru Polsce. Czy tak się stanie? Przekonamy się jutro. Pewne jest, że Lech Kaczyński i Adam Małysz będą trzymać kciuki. Piotr Krzyszkowski, Wiadomości.